Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Omen, a wy oglądacie kolejny odcinek Paskudnych Rozgrywek. Dzisiaj pokażę wam drugą moją bitwę na KW2. Może nie w kolejności drugą, ale ogólnie drugą na kanale. Bitwa o tyle dla mnie wyjątkowa, że zrobiłem tutaj swój największy dotychczasowy damage. Do tej pory moim rekordem było dokładnie 3001 punktów uszkodzeń. Teraz na Himmlu zrobiłem wyniczek troszkę lepszy. Także Himmelsdorf, 6 tiery KW2, 25 pocisków odłamkowo burzących i 11 apeków premiowych i wyjazd oczywiście na Mordor. Pierwszy jest Jagdpanzer 4, bardzo fajny, wdzięczny cel. Niestety wiedziałem, że on się ukryje, więc to był próba strzału z biodra. No może nie z biodra, ale bez danego skupienia. Bardzo, bardzo szkoda, bo gdybym go trafił, to myślę ten damage byłby jeszcze lepszy. Tutaj mógłby spokojnie zejść na strzał. Dlatego szkoda. Szkoda, że akurat mi w niego nie weszło. Puknął mnie raz ten Chaffy, na szczęście bez damage'u, więc ja postanowiłem, że teraz mu spróbuję oddać. Trochę się czaił tam za tymi murkami, ale bardzo ładnie mi weszło po wieży. 396 mogłem zabić, niestety mi się to nie udało. Teraz spojrzałem, że troszkę mało nas jest na Mordorze, więc postanowiłem, że najwyższa pora już tam się przeteleportować, bowiem najgorsze, co może się stać, to żeby nas po prostu objechali od lewej strony i tu będzie po prostu dupa zbita i nie obronimy się, mając przeciwników i z przodu, i z boku, więc bardzo szybko tam musiałem wyjechać i swoją tam obecność. Nawet chodziło tylko o właśnie pokazanie, że tutaj jest czołg. KW2 mi odpalił i słuchajcie, wiem, że tego nie lubicie, ale zatrzymam, bowiem jeśli byście mieli taką sytuację, gdzie KW2 jest przeciwko KW2, dowiedziałem się sposobu, jak ubić KW2 na strzał z hajekiem. Otóż celuj tuż pod wieżę, tak jak to zrobiłem właśnie ja w tej chwili. Zobaczcie, skupienie, strzał dokładnie pod wieżę i trafienie za full HP 860. Właśnie o to mi chodziło, żeby tutaj po prostu pokazać, że tu jest czołg, że wrogowie, bo zobaczcie, już zdążyli przez połowę tego przepychacza podjechać i chodziło właśnie o to, żeby oni nie byli tacy pewni siebie, żeby tutaj wiedzieli, że jakaś lufa jest. I tak naprawdę oni się przestraszyli chyba tego mojego one-shota, więc już tacy bardzo chętni do wyjazdu nie byli. Jest sobie tutaj na przykład taki atak, który się ode mnie dinguje, więc strzał w bok wieży, żeby zbyt szybko do mnie nie wyjeżdżał. Przeciwnicy oczywiście popełnili koszmarny błąd, jakim było strzelanie się ze mną znaczy po prostu przez całą długość tej ulicy. Powinni byli dawno temu wyjechać na mnie, są tam trzej, jest Su-85B, jest Fałka, jest AT, a cały czas się snajpią po jednym strzale. Teraz się w końcu Fałkowiec przebił, a ja strzałem bez skupienia. Zobaczcie, teraz akurat bez skupiania i wchodzi ładnie. Szkoda, że wcześniej w tego Jagdpanzera nie weszło, on jeszcze żyje. Andrew678.pl byłby moim łupem od razu, bardzo ładnie. Cały czas wzywam pomocy, pinguję na czacie, że tutaj potrzebuję tego wsparcia. Nikt się do mnie nie wybiera, a ja sobie, widząc, że nie bardzo mają ochotę, to postanowiłem, że muszę sam wytrzymać w tym miejscu. Może w końcu ktoś do mnie przyjedzie. Jest ta fałka, postanowiłem, że zaryzykuję, przyjmę strzał, co da mi możliwość jednak wyczekania jej. Ona troszkę sensownie też wyjeżdża, próbuje mnie zmylić, trochę podjeżdża, też szuka idealnego przestrzału. Dinguje się po wieży, ja szukam też lepszego i teraz idealne, bardzo celne ruskie działo za 466. Mogłem oczywiście tu się przeładować na APK, niemniej stwierdziłem, że nie ma co ryzykować. Widzę tego toga na środku, który idealnie wystawił się pod moją lufę, to mogłem w to jakieś może okienko wskoczyć i próbować go wystrzelać, jednak postanowiłem, że muszę sobie szybko tę stronę wyczyścić, bowiem ta fałka tutaj może mnie objechać w tym momencie. Ona znowu tańczy przed moim celownikiem, no bardzo trudny był ten strzał. KW2, który tutaj widzicie przede mną, wrak, no miał tego trolla, tak jest heka. No świeci się ten fałkowi, niemniej wyjeżdża w przód, w tył, bawi się ze mną, a mnie tam ten tok się przesuwa. Nieudany strzał, troszkę go zmarnowałem, także stwierdziłem, że teraz się przeładuję na apeki i sobie muszę jedną pestkę strzelić tego toga, ryzykując oczywiście fakt, że fałka na mnie nie wyjedzie. Tok, zobaczcie, na 1300 HP stoi praktycznie pod wyjazdem, więc też muszę mu pokazać, że tutaj nie dam sobie w siebie tak łatwo strzelać. Więc wyjazd na niego od razu jest
przodem do mnie, trafił mnie, ale ja mu odpalam pestkę za 687. Ta pestka ma średni damage 700, także no, losowanie troszkę poniżej, mimo wszystko średniej, niemniej może być. Toga zostawiłem już komuś innemu, obróciłem się od razu na fałkę, żeby też nie myślała sobie, że teraz może mnie spokojnie pukać w plecy. Także walka teraz z dwoma przeciwnikami, ale nie najgorzej to wychodziło. Jakoś mi się udawało pogodzić obijanie Toga z pilnowaniem tej fałki. Oczywiście teraz już odpuściłem Togowi, nawet nie wiedząc ile ma zdrowia. Spójrzmy na to, ma jeszcze, no właśnie, 257 tylko, więc mocno obity przez ten czas, kiedy ja się odwróciłem. Jest tam ta fałka. Na szczęście nasi sobie jakoś radzą na górce. Udało nam się, bo ta bitwa przez chwilę nie była taka kolorowa. Udało nam się jakoś tam przepchnąć wrogów, zrobiło się 9-8. Fałkowicz ucieka przede mną, a ja sobie świecę Toga, widzę, że on tam jest, więc skończę tę lufę. Nasz Tok jest pełny, ale jakoś się nie wybiera. Tok się skupia na mnie, więc strzał. I to jest kolejny przykład bardzo błędnego zachowania tej fałki, która zamiast teraz wyjechać na mnie, jestem dla niej na dwa strzały. Mogłaby spokojnie, ma 20 prawie sekund mojego przeładowania, mogłaby spokojnie dwie pestki oddać, a postanawia strzelić tylko raz i się schować, więc to jest bardzo duży błąd tego zawodnika. Teraz kolejny raz się dinguje. Fałka, zobaczcie, według moda ładuje około, jak się raz przekonacie, 3,6 sekundy. Niestety tu się jeszcze Tok musiał wpieprzyć między wódkę a zakąskę. Zabrał mi trochę tego damage'u. Już powiem, w tym będzie swój rekord. Mam 3339 punktów uszkodzeń. Jeszcze są dwaj przeciwnicy. Nasi są już na kapie przeciwnika, co sugeruje, że ta bitwa ma się ku końcowi. Oczywiście widząc, co się dzieje na minimapie, stwierdziłem, że szybko muszę wracać do bazy, bo mogą tego naschora nam jeszcze ubić. Liczyłem na to, że może ten Kromel na przykład na mnie wyjedzie i się go jeszcze uda tak pacnąć. Może by coś z tego wyszło. Kromol oczywiście wyjeżdża bardzo ładnie, dzień dobry, za 453 dobicie przez Toga, także zrobiłem 3792 punkty uszkodzeń. Tutaj mod pokazuje 9325 punktów WN8, niemniej on to jakoś troszkę liczy słabiej, bo po bitwie okazało się, tak jak to wrzuciłem na Facebooku, za tę bitwę zarobiłem ponad 12 tysięcy punktów WN8, także no, bitwa bardzo udana, moja rekordowa, jeśli chodzi o damage i WN na KW2, i przechodzimy do podsumowania. Rzućmy jeszcze okiem na podsumowanie. Oczywiście kolejna odznaka mistrzowska Aspancern, do tego stalowa ściana dzięki uprzejmości tej fałki, która mnie dość mocno starała się oklepać, mimo że stałem do niej na sidescrapie, także nabijała mi charytatywnie punkty, no, tych potencjalnych uszkodzeń. Oczywiście duży kaliber, kilka pomniejszych odznak, na przykład tutaj z takich ciekawszych, no to ten bruiser, czyli minimum 5 modułów, tak, 5 modułów w walce. Na artylerii jest to bardzo proste, na KW2 z hakami jest to również proste. Tutaj w sumie nic ciekawego nie ma, może oprócz expa 2304, bowiem bazowego 1536, także fajny wyniczek. Tak jak mówiłem, 3792 punkty uszkodzeń. Bardzo, bardzo mi szkoda tego pierwszego nieudanego strzału na tym jagdpancerze, pomijając fakt, że tutaj całkiem naszych mocno klepał wbrew pozorom, bo zrobił piąty wynik w swojej drużynie. To mimo wszystko, gdyby trafiło się te nawet powiedzmy 400 punktów zdrowia, to przekroczyłbym granicę 4000 punktów uszkodzeń, co już na KW2 wydaje mi się jest wynikiem z tych bardzo fajnych. Poza tym 11 oddanych strzałów, 9 trafionych, 9 razy z tą niby penetracją, 19 przyjętych strzałów, 16 za 0, 1280 potencjalnie zablokowanych przez pancerz, 5 przeciwników wyświeconych, co jest ciekawe na KW2, 6 przeciwników uszkodzonych, 4 zniszczeni, 60, prawie 4000 zarobku po odjęciu kosztów amunicji i symbolicznej naprawy, 46,5 tysiąca na czysto, 2304 expa. To tyle, jeśli chodzi o moją powtórkę na KW2. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Mnie KW2 dostarcza naprawdę ogromną ilość frajdy.
I to jest czołg, który nawet na ósmych tierach jest postrachem. Może nie jakimś wielkim, bo ma tych HP w sumie niewiele jak na ósme tiery. Niemniej jednak odpalić taką pestkę za 300-400 w jakiegoś skampionego przeciwnika to zawsze jest plus. A jak czasem coś jeszcze najdzie, to jak mnie się raz zdarzyło na Charkowie, można i w T29 od boku odpalić pestkę za ponad 1000. Także zdarza się i tak. To tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć!